Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 32 odcinek z Gotika 2 Noc Kruka. Ostatnio żeśmy wykonywali tam jedno chyba bodajże zadanie związane z kompasem. No i nie wiem co dzisiaj mamy robić, może pogadamy z innymi piratami. Patrzcie państwo! Nowy. A witam. I do tego szczur lądowy. O. Nie jesteś aby za miękki na pirata? A czemu by nie? Możesz mnie czegoś nauczyć? Ciebie? Jasna sprawa. Mogę ci pokazać, jak ćwiczyć siłę i gibkość ciała. Dzięki. Ale z drugiej strony, czemu miałbym to robić? Bo jestem zajebisty? Bo postawię ci flaszkę rumu? Nieźle, chłopcze. Wiesz, o co chodzi w tym fachu. Tylko nie przynoś mi jakiegoś taniego bimbru. Masz tu grog. Zorganizuję grog. Chcesz mnie otruć? Chcesz mnie zabić? Nie. Czy ty w ogóle masz pojęcie, z czego robi się grog? Stary Samuel pędzi dobry trunek. Postaraj się o niego. Kosztowałeś kiedyś specjału Samuela? Nie. Nie miałem okazji. A więc musisz go spróbować. Cholera, ale Samuel nie żyje. Diablo dobry. Uwielbiam go. Aha. Miałeś... Kurde. Ale teraz ze mną zajebiście jest. Nie. Ale Samuel nie żyje. You don't understand me. This... Man was dead. Cholera jasna. Jaki ze mnie kretyn. No i jak ja teraz wykonam misję? Skoro nasz biedny Samuel nie żyje. O, leży sobie tu. Proszę. Nie ma czego plądrować. Chciałbym coś zrobić, ale naprawdę, no... To by było poniżej mojej godności. Ale chyba tak też zrobię, bo to mnie po prostu denerwuje. I to po prostu mi nie ułatwi zadania, więc wybaczcie, że ja to zrobię. Ale no... Nie wiem, no kurde, w sumie nie. W dupie mam to. W dupie totalnie mam to. Nie będę kurde jakiegoś grogu przynosił. W dupie już to mam. Nie będę się tutaj pieprzył. Nie chcę grać na cheatach, nie chcę oszukiwać, nic z tych rzeczy. A naprawdę, kusiłoby mnie, ale wiecie, jestem uczciwym człowiekiem i nie chcę być taki. Nowy! I dobrze, przyda nam się każda para rąk. Aha, dobra. Jak leci? Na razie w obozie jest cicho. Myślę, że trochę odpocznę. Mhm. Na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Od kiedy są tu bandyci? Łatwo o kłopoty. No ta, zawsze jest łatwo o kłopoty. Co wiesz o bandytach? O właśnie. Poza tym, że są niebezpiecznymi mordercami i mają przewagę liczebną? To? Tak. Mają dużo złota, które wydają jak najęci. No tak. A właściwie bogatemu to nie zabronisz. Dużo złota, bo za ostatnią dostawę nie zapłaci. No tak, to już nie słyszałem. Sądzę, żeby zabrakło im złota. Pewnie pomyśleli, że wszystko ujdzie im na sucho. O Francisie. Co wiesz o Francisie? Masz na myśli coś innego niż to, że jest leniwy i niezaradny? Tak. Pomyślmy. Nie, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Tja, dobra. Wiecie co? Czekajcie, jeszcze jest jeden pirat, z którym mógłbym pogadać. A w dupie mam tego Brandona. Ciągle to samo. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? A co tu mówić? Rozejrzyj się. Jedynymi ludźmi, którzy cokolwiek robią, są chłopaki Henry'ego. Morgan całymi dniami wyleguje się w łóżku albo chleje. Nie przejmuje się Gregiem. Komu się to nie podoba, dostaje kopniaka w tyłek. Pewnie. Czekaj, czekaj. A co słychać jeszcze? Co słychać? Nie narzekam. Co prawda trochę się nudzę, ale przynajmniej nie muszę pracować. Czekam na nowe zadanie od Grega. Jakie zadanie? Nie wolno mi o tym mówić. A czemu? Bez urazy, ale ciężko pracowałem, by je dostać. O. I nie mam zamiaru go stracić. Ty, ja bym się z tobą bił. Możesz mnie czegoś nauczyć? Przepraszam, ale nie mam czasu. Muszę trenować.
A to spindala i kurde. Czekaj, czekaj. Kto może mnie czegoś nauczyć? Właśnie. Kto może mnie czegoś nauczyć? Henry i Morgan dowodzą grupami abordażowymi. Mogą cię podszkolić w walce wręcz. Spoko. Ludzie Henry'ego ćwiczą się w walce bronią dwuręczną. Morgan nad siłę takiego oręża przedkłada szybkość broni jednoręcznej. Kto jeszcze? Nie mam pojęcia. Nigdy nie interesowałem się innymi rzeczami. Spoko. Wydaje mi się jednak, że Jack Alligator i Samuel mogą ci pokazać jakąś przydatną sztuczkę. Samuel nie żyje, powtarzam. Trzymam się od tego. Ten skurczybyk mi zginął. Dobra. Ja bym się zajął już na 100% opuszczony skip 20 butelek rogu. Cholera. Sajchanka. Dobra, wiecie co? Ja bym się już zajął tym strojem bandytów. Dlatego też trzeba będzie. Kurde, co to było? Lol, wybaczcie za te sygnały. Zapiszę sobie jeszcze grę. I trzeba skopać skurczybyka. Nie mów, że o tym nie wiedziałem. Daj mi klucz. Chyba żartuj. Co on wie o służbie? Dam ci za to ty. To trochę mało. Lepiej uważaj. Wkurzyłeś totalnie. Dobra. Chyba jednak skorzystam z oferty 2000 sztuk złota. Handel, handel. Dobra, To będzie na sprzedaż. To również. To było oczywiste od dawna. Nikt nie chce o tym. To też. Coś tu jeszcze mam jedno. O, to właśnie. To wszystko idzie na sprzedaż. Zaraz będziemy bogaci. Spokojnie. Nie mam czasu. Tylko trzeba po prostu pozbyć się śmieci. Nie mówię przecież. Niepotrzebnych śmieci. Grabie, dobra. Jeszcze mogę te mieszki porozsuwać. Czy powyjmować, co ja pieprzę. Aha, jeszcze te ziarna. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Tego jest więcej. Siarka. Perła. O! Perłę mogę jeszcze sprzedać. Byleby się dobrze sprzedała ta perła. Perła. Gdzie jest ta perła? O, bryłka złota. To. Gdzie mam tą perłę? Ta, naprawdę tak. Perła jest. O, tylko za tyle. Gówno. W końcu to była jego decyzja. Akwamaryn. No dobra. Liczy się tylko siła. Sprzedam to. Sami tam. Nie mam czasu na takie rzeczy. Okej, dwa tysie mamy. Przekupujemy teraz chłystka pieprzonego. Nie będę się z nim łomotował, ale go przekupię umysłowo. Dobra. Co powiesz? Chłopcze, czyżbyś chciał... chociaż... Czego się boisz? Przecież nikt się nie dowie. Dobra, oto klucz. Dzięki. Tylko pospiesz się, bo Greg może przyjść w każdej chwili. I ani słowa innym, jasne? Pewnie. Trzymam się od tego. Dzięki. Co za frajer. Takiego frajera to jeszcze w życiu nie widziałem. No to kradniemy, co nam tylko dane. Biały rum, złoto. Dziennik Grega. What? Jaki dziennik Grega? Co to jest? Zaraz musimy przeczytać to. Bo to jest aż ważne. Mam już dość tej plaży. Wokół tylko piasek. Nie mogę nawet spać, bo mnie wszędzie swędzi. Czas, żeby kruk w końcu sypnął złotem za więźniów i żebyśmy w końcu stąd odpłynęli. Coś mi się zdaje, że muszę poważnie pogadać z tym bufonem. Co ten pacan sobie wyobrażał? Kazał odprawić mnie z kwitkiem swoim śmierdzącym najemnikom? Wkrótce się dowie, z kim ma do czynienia. Na początek załatwię tego służalca Bloodwina. Jeśli wkrótce nie zapłaci, będę musiał zrobić się naprawdę niemiły. Bandyci się rozzuchwalili. Jezu, co to za słowo. Wciąż nie zapłacili za ostatni transport. Po prostu za mało wiemy. Muszę wybadać, co planuje Kruk. Wezmę większość załogi na kontynent i zabezpieczymy rudę. Francis zostanie z paroma ludźmi i ufortyfikujemy obóz. Aby mieć pewność, że każdy ma zajęcie, dałem Bonesowi zbroję.
Przekradnie się w niej do obozu bandytów i dowie się, co knuje Kruk. Aha, czyli taki jest Greg. Jaka świnia. Dobra, bierzemy wszystko, co tutaj jest. Okradamy tego smroda pirata. Się wzbogacimy tak cholernie, że w dupie mam już wszystko. Tytoń jabłkowy, coś jeszcze. Kolejny kufer. Dobra. Dobra, wszystko bierzemy. I tak już się czuję bogaty, bo sek, stans i złoty świecznik. Jeszcze jest jakaś wiadomość w butelce, to jest jeszcze nie koniec. Mapa do skarbu. No to się teraz tak zajebiście wzbogacimy. Proszę, wszystkie zakopane rzeczy przez Grega. Skubany, naprawdę, no podziwiam typa za to, że tak to wszystko zorganizował. Ładnie. Dobra, idziemy stąd. Cały jego skarb. Hej, ty! O! Co robisz w mojej chacie? Ja. Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Francis. Ale co tu się dzieje? Wpadłeś. Co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry. To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaś z mojej ławki i to już. A ty? Co takiego zrobiłeś? Nie było tego zbyt wiele. O, nieważne. Niedługo ci coś wynajdę, chłopcze. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa praca. Jasne. Czekaj. Chciałbym się... jak się drzwi zbugowały. A w sumie zostawię tak te drzwi. To tylko plot. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz, to pogadamy. Nie mów, że o tym nie wiesz. Dobra. Co mam zrobić? Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten obibok będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz kanion z tych cholernych stworów. A? To naprawdę nie mój problem. No to idę. Chwila. Od teraz jesteś jednym z nas. Ło, fajnie. Załóż jakiś porządny strój, zanim ruszysz na polowanie. To jeden z naszych pancerzy powinien pasować na ciebie. I nie ociągaj się z robotą. Super, zostałem piratem. Jak się tu dostałeś? Nie spodziewałeś się mnie, co? Żeby nie było niedomówień. Ja jestem Greg, a to jest mój obóz. Wszystko gra? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Dobra. Od tej chwili jesteśmy piratami. Kurde. Ale się spierdzieliło. I co? Hej, Francis? Ty, idź sobie. Dawaj teraz moje złoto, gnido. Trzyma w mojej sakiewce 2000. A w sumie i tak jeszcze czuję się bogaty. No bo mam jego sakiewki. A właśnie, mam jego jeszcze sakieweczki. To. Gdzie ten Morgan? Aha, dobra. Poszukamy tego typa i pójdziemy na to polowanie. Jak coś to porobię, jakieś cięcia z fejlami. Żebyście nie musieli się tak. Wspaniale! Teraz Greg wysłał mnie do piłowania desek. No i dobrze. Miłego szlachtowania potworów. Jeśli chodzi o Angusa i Hanka. Nawet mi o tym nie mów. Pewnie dorwali ich bandyci. A ten drań Angus miał przy sobie mój pierścień. Aha. No dobra, to był już jego pierścień. Uczciwie wygrał go w kości. Ale ja pewnie bym się odegrał. A tak jak kamień w wodę. Znalazłem ich. I co? Mam ci płacić za każdą nowinę? Gdzie są? Nie żyją. A pierścień? Co z nim? Oto on. Tak. O, fajnie. Jesteś naprawdę dobrym człowiekiem, wiesz? Weź tę kamienną tabliczkę. Może wygląda niepozornie, ale Garrett da ci za nią niezłą sumkę. Tak? Może. Jest najlepiej. Dobra. Już nic.
No to ruszamy w końcu na to polowanie. Muszę pogadać z Bonesem, bo chyba o nim pisał wtedy w liście, że ma strój bandytów. Yo. Daj mi pancerz bandytów. Wyglądam na wariata? Za coś takiego Greg urwałby mi głowę. Nawet specjalnie zaznaczył, żebym nie dawał nikomu tego pancerza bez jego wyraźnego rozkazu. Dawaj, albo nie mogę ci go dać. Na pewno nie teraz, gdy Greg już wrócił. Kanion czeka. Przepraszam, ale nie mam czasu. Co? Muszę trenować. Aha, tylko ty to umiesz powiedzieć. Zasraniec, ma strój bandyty, a nie chce iść na polowanie. Gnida. Jeśli chcę. Jak sądzisz, co chłopaki zrobią, kiedy sobie pójdę? Po powrocie nie znalazłbym ani jednej pełnej skrzynki w swojej chacie. Nie ma mowy. Zostań. Dobra. Pieprzy. Nie usłyszą. Może Brandon. Powinieneś mi pomóc. To coś nowego. Aniby kto mi każe. Sam kapitan Greg. Mówi, że powinniśmy zapolować na brzytwiaki w kanionie. O, najwyższy czas rozprostować kości. Im szybciej się z nimi rozprawimy, tym szybciej będziemy mogli wrócić. Super. Chodź ze mną. Idę. Dobra. Tego pirata też zachęcimy. Powinieneś mi pomóc. To rozkaz Grega? Jasne. Kanion czeka. Tak jest, kapitanie. Super. Im więcej, tym naprawdę lepiej. Hej. Może ten... W gardle mi zaschło od tego żaru. Aha. Ej ty, masz dla mnie trochę grogu? Masz. Pociągnij sobie. A proszę. Dzięki, chłopie. Powinieneś mi pomóc. To rozkaz Grega. Dobrze. No świetnie, to za mną. Chodź ze mną. Dobrze. Dobrze, dobrze. Chodź ze mną. Nie widzisz, że próbuję tu... Idziemy! To rozkaz Grega. A to czemu nie mówisz od razu? Już idę. Dokąd idziemy? Zamknij się i idź za mną. Tak jest. Dobre bezio. Tak do nich trzeba. Z naciskiem. A może skip jeszcze pójdzie. Powinieneś mi pomóc. Co jest grane? Kanion czeka. Widzę, że zgromadziłeś chłopców. Dobra robota. Kanion jest bardzo niebezpieczny. Mhm. No to za mną. Chodź ze mną. No to w drogę. Okej. Okay. Mamy już naprawdę zajebistą ekipę. Jeden sobie przeszedł po tym rożnie. Ja nie mogę. Aha, Morgan musi tu pracować. Zapomniałem, że Greg dostał taki rozkaz. On nie pójdzie, bo jest zbyt wrażliwy. Francis musi też piłować za karę. Dobra, idziemy z naszą piękną ekipą. Bones. Nie, dobra, to już chyba wszyscy. Może chłopacy Henry'ego. Może oni pójdą. Dobra. A może hey, sam Henry kapitan pójdzie. Kapitan powierzył ci dowództwo nad grupą uderzeniową? Tak. Chłopakom przyda się trochę pracy. Zostaw mnie w spokoju. Aha. A hey, może ty. Oni pójdą? Nie, oni już nie pójdą, więc dajmy sobie spokój. Dobra. Idziemy całą ekipą wybijać szczury, czy cokolwiek by to nie było dane. Jak coś, to zrobię cięcie tam, gdzie failowałem, żebyście mogli zobaczyć, jak będziemy z piratami, jako nasza taka grupa uderzeniowa, niszczyć jakieś stworzenia. O, na polowanie. Na polowanie. Rozumiem. O, i jeszcze Jack Alligator, super. Już normalnie, zajebiście. Mamy 7-osobową ekipę, właśnie licząc mnie. To już jest 7 osób, naprawdę. Zajebista ekipa będzie z nas. Zapiszę sobie aż, bo po prostu to jest coś pięknego. I wtedy dostaniemy ten strój bandytów. Dobra, wyczuwam tu stworzenia. O, proszę, skip, pierwszy. Ja popatrzę, jak oni będą tutaj się świetnie bawić, bo naprawdę grupą będą zajebiście mocni. Więc ja tu się nie muszę o nic martwić. Tylko mogę spokojnie iść dalej.
A moja ekipa za mnie to zrobi wszystko. Ja będę tylko patrzył i kierował palcem, co i jak, a oni się z tym rozprawią. Jeśli zostaniemy rozdzieleni, spotkamy się przy wodzie. Aha. Idziemy! Że co? Pogięło was? Dobra. Rzeczywiście ich pogięło. Idziemy na te stworzenia dalej. O, tam już wyczuwam te stworzenia, widzicie? No dalej, dalej. No skipie. O. O! Fuck! Gonią mnie. O kurde, jaki wrzask. O, dobra. Ubite, brzytwiaczki. Dobra, pięknie sobie poradziliście. Nie ma czego plądrować. Aha. Ja tu muszę uważać. A w dupie mam ten ognisty łuk, że go sprzedałem. Teraz już wiem, że mogę wykonać to, co należy do mnie. Co powinienem wykonać po prostu. Nie chcę się już męczyć z tymi piratami. Uwierz. O kolejne bydle no, załatwione. Koniec z tobą, bestio! O kurde, a tam co się dzieje? Jaka tam masakra? Shit! Shit, 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 shit. No, koniec z tobą, bestio! Dobra. Tam jeszcze macie brzytwiaki do ubicia. Dacie sobie radę. Dobra. Oni sobie poradzą. Nikt mi tu nie zginie. Kolejne bydle załatwione. No, pięknie. Pięknie moja piracka drużyno. Kto jeszcze? O, jeszcze jeden. Ładnie. Jeszcze cztery brzytwie. Cholera, cały czas się tu mnożą. Kolejne bydle. Tam kolejne. Tam kolejny brzytwiak. Tylko na kogo on idzie? Tak. Dobra, wybijcie to gówno. Level up! Oh yeah! Dobra. Ciągle to potrafię. Czekajcie. Dobra, w dupie mam mięso tych szczurów. Dobra, wybijajcie wilki. Pięknie, piracka drużyna, pięknie. Sorki, że się opieprzam, ale wiecie, wolę patrzeć jak oni to robią za mnie. Naprawdę piękne uczucie. Jak tutaj dowodzę drużyną. Co? Orkowie? Znowu? Chyba was naprawdę już posrało. O kurde. Wybijcie, wybijcie. Ciągle to potrafię. Tam pewnie będą te ostatnie brzytwiaki. Ja na orków nie idę jak coś. Ja nie chcę ryzykować utraty piratów, bo to by było dla mnie zbyt, wiecie, niezadowalające uczucie. Dobra, idzie brzytwiak, wybijcie to gówno. Ostatni, kolejny ostatni. Kolejny załatwione. Dobra. Oh yeah! Dobra, wybite. Wygląda na to, że pozbyliśmy się brzytwiaków. No tak. Możemy trochę połazić po okolicy, jeśli chcesz. Oczywiście musimy zostać w kanionie. Dobra. Wy już możecie stąd zniknąć. Nie potrzebuję już twojej pomocy. Ta, no to idę. Okej. To już pominiemy, po prostu podziękujemy panom za pracę. Świetnie, naprawdę gratuluję, żeście wykonali taki kawał roboty. Nie w porządku, może. I ty też, żegnam. Do. Zajebista robota, powiem wam szczerze. Lecz teraz idziemy do kapitana Grega, że wykonaliśmy misję i dostaniemy nasze upragnione ubiór, właściwie tak, nasz upragniony ubiór bandytów. Jak ja pójdę do tego obozu piratów, to oni się już tam zrespią, to spokojnie. Chyba. No nie wiem dokładnie. Ale w dupie już mam to. Najważniejsze, że chcę już żywy się tam dostać. Nie obchodzą mnie jakieś inne skrytki, nie skrytki. Ty, jakaś tu jaskinia jest. A w tej jaskini co?
Ło, ile roślin. A roślinki mogę wziąć, czemu by nie. Fajna, taka ciasna jaskinia. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Tego pirata, kapitana. Jak coś to powtarzam po raz ostatni. Zrobię cięcia tam, gdzie po prostu failowałem, żebyście potem nie musieli oglądać, jak ja po prostu failuję. Więc odcinek, jak coś, to i tak będzie trwał z pół godziny. Ale przynajmniej będziecie mieli co oglądać. Dobra. Już jesteśmy prawie na miejscu. To mnie cieszy najbardziej. Pewnie już tam jest grupa uderzeniowa. Gdzie twoi chłopcy? Zostaw mnie w spokoju. Lol. O, widzicie? Wrócili wszyscy. Wrócili w jednym kawałku. Nikt mi o tym nie mówił. Idziemy teraz do samego kapitana Grega. Nie mówię ci przecież nic nowego. Pewnie będzie zadowolony. Naprawdę sobie wierzy? W sprawie kanionu. Tak, o co chodzi? Nie mówili co innego. Pozbyłem się wszystkich brzytwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby Bones założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. No pa. Pogadaj z Bonesem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do... Oh, yeah. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do doliny. Tak jest, kapitanie. O. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Naprawdę nie mój problem. Jak się tu dostałeś? Udało mi się znaleźć tu w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Aha. Niby magowie, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż nagle znalazłem się w mojej ukochanej dolinie. Mm-hmm. A już myślałem, że przez resztę życia będę się ukrywał przed strażą. A widzisz. Gdzie jest twój statek? Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem w okolicy żadnego statku. Od miesięcy. Wyobrażasz sobie? I kiedy wreszcie jakiś się pojawił, to królewski okręt wojenny. Pełen paladynów. Od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Łatwo ci mówić. Roznieśli nas w drzazgi jak pustą skrzynię po owocach. Z całej załogi tylko ja dotarłem żywy do brzegu. Myślisz, że ja mam... Co wiesz o kruku? Z tego, co mi wiadomo, był jednym z magnatów. Wielka szycha w kolonii. Nie mam pojęcia, co teraz porabia, ani czemu jego ludzie poszli za nim. Ale wierz mi, na pewno coś knuje. Nie należy do tych, co zaszywają się na bagnach i chcą, żeby świat o nich zapomniał. No tak. Dobra, idziemy po ten strój bandytów i kończymy ten długi, lecz epicki odcinek. I tam już naprawdę zaczniemy na całego. Uwierzcie. Tam już nie będzie tak, jak wam się... Gdzie ten Bones? Aha, tam przesiaduje z piratkami. Ej, ty! Kurde, pomyliłem go z Bonesem. A, bo też mają takie same topory. Greg kazał wydać mi pancerz. To rozkaz samego kapitana? A już myślałem, że sam będę musiał wykonać to zadanie. Dawaj! Szpiegowanie bandytów to samobójstwo. Wolę już najcięższą robotę u Grega. Pancerz! No, tak, właśnie! Oto on. Uważaj na siebie i lepiej nie rób głupich żartów pod nosem tych bandziorów. Dobra! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego epickiego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Lol, jakie oddźwięki. What the fuck? A jeśli tak, wam się spodobał, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się wtedy z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.